słoneczko, zobaczcie, wychodzi. No, ale jest 5 stopni, zapowiada się chyba słoneczny dzionek dzisiaj. Więc dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Ja i kierowiczka wsi. Życzymy miłego oglądania i oczywiście miłego dnia. A ja lecę do domu na jakieś śniadanie. No i co? No i zobaczymy, co tam dzisiaj dzień przyniesie. Patrzcie, jakie niebo. Ogólnie jest przytulnie. I dzisiaj takie śniadanko, zwykłe kanapeczki z szynką i serem i jeszcze z moim pomidorem, które dojrzewają mi jeszcze na parapecie, więc są najlepsze. Zajadam śniadanie, 10 minut, 15 dla mnie i biorę się za ogarnianie i za codzienność po prostu. A jak coś jecie, to smacznego. Ja, słuchajcie, się wziąłam za robotę, za czyszczenie szafek i wyrzucanie rzeczy. Po prostu mam tyle rzeczy do wyrzucenia, bo wlazły mi po prostu mole do szafek. Mole mi wlazły, te spożywcze. Przyniosłam pewnie z Biedronki, może w Mące, tak mi się wydaje, nie jestem pewna. No i teraz wszystko, co mam otwarte, to wywalam po prostu, no bo nie wiadomo, czy tam coś nie wlazło. A to, co mam zamknięte, myję, czyszczę i chowam. Szafki przemyję i tam, gdzie jak coś znajdę, to wyczyszczę. A jeszcze Wam powiem, że... Czekajcie, tak stanę, bo mi niewygodnie. O, oprę się. A jeszcze Wam powiem, że będę dzisiaj w sklepie, to kupię sobie takie plastry na mole, bo takie są do szafek. Bo kiedyś tam poprzednio, jak mieszkałam, to też miałam mole i to mi fajnie pomogły. Takie plastry. I dzisiaj muszę sobie to kupić. No ale już wiecie, najpierw posprzątam, to ogarnę i poprzyklejam. No w poprzednim mieszkaniu, w poprzednim tam domu, co mieszkałam, to też, ale to już, Boże, kiedy to było z 8 lat, z 10 lat temu może, no. I też miałam mole, też przyniosłam chyba z Biedronki czy z czegoś, już nie pamiętam. Też wyrzuciłam wszystkie otwarte herbaty, bo były wszędzie. Teraz jest ich dużo mniej, ale właśnie je zauważyłam. No i muszę po prostu zrobić z nimi porządek, póki je zauważyłam. Więc ja się biorę do roboty, a z Wami widzę się już później, bo no, nie mam czasu na nic innego, a jeszcze muszę obiad ugotować, wiecie. A muszę to naprawdę ogarnąć. Patrzcie, jak tutaj pięknie po drodze, jak jadę. Zobaczcie, ile jakie kolorowe drzewa. Tutaj taka alejka jest właśnie. Takie słodkie. Trochę trzęsie, bo was tak w ręku trzymam. Ale chciałam Wam pokazać właśnie, jak tutaj jest ładnie kolorowo. Przyjechałam po Laurę i jeszcze mam 10 minut czasu, bo jakoś tak wybiegłam szybko. Szybko przyjechałam. Muszę czekać w samochodzie, no bo co? 10 minut. I słuchajcie, ogarnęłam to wszystko już sobie. Posprzątałam, wyniosłam chyba z 5 toreb takich do wyrzucenia rzeczy. Ale dwie torby to jest po prostu takiego otwartego jedzenia, po prostu. Makaron miałam jakieś tam parę otwartych, bo tak po trochu tam gdzieś gotowałam. Kaszę, ryż. Wszystko to, co miałam otwarte, po prostu wyrzuciłam. Bo no nie wiem, czy tam w środku się tam to wszystko nie polęgło, bo to wiecie, to tak przychodzi wszędzie. I ten... No, i ogólnie miałam taki śmietnik w tych szafkach, się okazało. Jakieś opakowania pootwierane, puste po czekoladzie, po czymś. To pewnie Laura pochowała mi, wiecie, jakieś puste rzeczy gdzieś tam poutykała. Coś wezną, coś schowają, nie wyrzucą. I więcej takich śmieci było, naprawdę. No, a w ogóle to te makarony i to wszystko, to ja ten... Nie wyrzucam tyle, że do kosza, tylko wiecie, zostawiam to, Paweł to kurom ugotuje. No bo kury, jak zjedzą takie ugotowane, no to się nic nie stanie, jakim tam ryż ugotuje, czy makaron, tak? No, a tak dla nas to wiecie, no to już nie bardzo z tym. Tak. Kury to jeszcze mogą zjeść. No i to wszystko w torby wzięłam, popakowałam. I to tak wygląda. I mam ekran brudny chyba znowu, jak zawsze. Nie mam czym wytrzeć. No, więc tak. I jadę dzisiaj do Biedronki, bo Paweł miał odebrać Amelkę, ale przyjedzie po mnie, już pojadę, bo rano nie wyrobiłam się, żeby stanąć do Biedronki, bo obydwie na 8, to wiecie, ciężko. Bo ostatnio jak byłam, to były bardzo ładne chryzantemy i chcę te chryzantemy kupić,
Na cmentarze. Bo wiązanek chyba nie będę robić, chociaż taki strojek chciałam zrobić. Nie wiem, czy to zrobić na cmentarz, dać ten strojek. Taki fajny strojek. Nie musi być typowo na cmentarz. Do domu sobie gdzieś postawić, taki fajny jesienny. Myślę, może sobie zrobię, jak znajdę czas. A jak nie, no to nie wiem. No bo tak rozmawialiśmy, tam są wiązanki na cmentarzu, tylko żywych kwiatów kupić i starczy. I nie ma co. A w Biedronce były naprawdę, i nie chcemy takich dużych, typowo wielkich, takich tych na te dwa groby, takie przynajmniej co mamy. Tam po jednej osobie leżą. Nie, trzy mamy takie groby, co po jednej osobie leżą. I nie chcemy takich dużych. Tak z babcią rozmawiałam, bo to ona jeszcze tam podejmuje decyzję, żeby nie kupować takich dużych chryzantem, tych takich kul, takich wielkich, bo jak to się postawi, to nie widać po prostu nagrobka, tylko widać te kwiaty. A tam jeszcze jest, wiecie, wiązanka i tak dalej, i żeby nie było naćkane. I w tym roku zdecydowaliśmy, że, bo tak w zeszłym roku też no i wcześniej to takie większe się kupowało i to tak za dużo tego było. Potem ktoś jeszcze przyszedł, coś tam postawił i było ciasno i tak, wiecie, no za dużo po prostu. Nie było widać, kto tam leży. Cały ten pomnik był, no, tak jak na przykład u dziadka czy u wujka, był zasłonięty tymi kwiatami. A w tym roku postawimy na takie mniejsze. No też, żeby było duże, ale nie olbrzymie takie, tylko takie średnie. O, na takie średnie. I ja ostatnio, jak byłam w Biedronce, to już parę dni temu byłam, to były takie kwiaty. Było bardzo dużo, tak jakby świeża dostawa. Ale ja tak się zakręciłam z laurą, że po prostu wyszłam i potem dopiero pomyślałam, kurczę, mogłam coś powybierać fajnego i dzisiaj pojadę, jak będzie, to kupię. Bo nie było drogo, bo było tam od 7 zł, takie małe, do chyba 20, takie już większe, te chryzantemy w doniczkach, więc super. I takie bym chciała właśnie kupić, bo wiadomo, że na targu czy pod cmentarzem to będzie mega jeszcze drożej niż w Biedronce. No. Od razu jakieś znicze bym wzięła i w ogóle. No, dobra. Trzy minuty mam. 3 minuty. I jadę po laurę. A, jeszcze muszę podjechać do sklepu po te naklejki na te mole. I. I. Po podstawki pod te kwiaty, bo mieliśmy takie podstawki pod kwiaty, że jak wiecie, że deszcz zapada czy coś, to żeby podstawka pod te kwiaty była, pod te doniczki, żeby woda nie, albo jakby tam się podlało od dołu czy tam z góry i przecieknie, to żeby nie, grób się nie wybrudził, tylko no podkładki po prostu. No i kamfora. Babcia mówi, że mama przywoziła do mycia. Mama mówi, że nie przywoziła, nie pamięta. Jak przywoziła, to mówi, że gdzie ona to położyła, nie ma pojęcia. Coś tam szukali i nie mogli znaleźć. To grosze kosztuje, podjadę, to dzisiaj kupię, bo ja później nie będę miała kiedy po prostu tam podjechać. Bo w niedzielę, jak pojadę, to chcę to wszystko zrobić, żeby było, wiecie, na tip-top już tam zrobione. A we Wszystkich Świętych to tylko po prostu lampki się postawi i tyle. I muszę te podkładki dzisiaj kupić. No, i to tak, słuchajcie, wygląda. No, więc dobra. Ja idę po tą laurę. Ogólnie to wiecie, o co chodzi, nie? Bo tak się zakręciłam, zamotałam, że poplotłam głupot. Tu się zapatrzyłam, tam się zapatrzyłam. No i zakręciłam się na maksa. No ale okej. Grunt, że wy wiecie, o co mi chodzi. To jest najważniejsze. Do sklepu. Po te podkładki. Dobra, wróciłam i zobaczcie, takie kupiłam. Babcia to bardziej chciała takie ciemne bordowe, więc takie ciemne bordowe wzięłam. To jest do wujka, dziadka, do praprababci takie, do drugiej praprababci takie i na mały grobik do córki babci. Taki mały grobik mamy, czyli siostry mojej mamy, maluteńki grobik takie. Malutkie. No i te małe były po 8 zł, a te były po niecałe 13. Ten jest chyba najładniejszy, bo taki jest okrągły, bardzo dużo rozwinięty. A te tak jakby, nie wiem, ale one są gabarytowo tak same, bo chyba tak 21 cm, a te też
Na to nie spojrzałam, ale nie wiem, tutaj akurat nie jest chyba napisane. Albo gdzieś jest, ale ja nie widzę. Nie wiem, nie widzę. Tak widać, że trochę są niższe od tych. A zaraz wezmę w ręce. No i nie wiem, nie ma ten, ale ten taki by był troszeczkę wyższy od tych. Ale 27 cm, no te tak jakby trochę niższy był, ale cena była ta sama w każdym bądź razie. No, więc takie to. Dobra, gdzieś to zostawię na dworzu. Niech to sobie tutaj na dworzu już stoi. Jeszcze może podleję to, bo pewnie jest niepodlewane. No, dobra. I słuchajcie, kupiłam się takie podstawki u nas w sklepie. Coś takiego. Nie wiem, czy dobrze widać. O, ja nie mogę się usadowić. O, może teraz będzie lepiej. Takie. Wzięłam taką jedną, bo Amelka chciała do pokoju, do kwiatka. Taką. Coś takiego. I trzy takie, trochę większe. I te chyba będą najlepsze. No, te są po 5 zł. Większe, te takie jak miseczki wyglądają. Szczerze wam powiem, to wyglądają jak miseczki, ale taki mały wybór był. I takie ile wziąłam? Tu trzy, no to akurat wziąłam. Dobrze jest. Wziąłam sobie jeszcze ten centymetr. Bo na Vinted ktoś tam się mnie pytał też o wymiar, długość tam rękawów i tak dalej, bluzek, a ja nie mam po prostu, żeby zmierzyć, bo nigdy mi to nie było potrzebne. Tutaj jeszcze Laura sobie wzięła taką taki przypinkę do plecaczka, no i wymieniłyśmy na świeżaka. Już to tamtego pokazywałyśmy, chlebek już Laura sobie ostatnio wymieniła, a dzisiaj przyszedł czas na rogalika. I ostatnio, tego nie pokazywałyśmy chyba, nie wiem, za 25 zł takiego pieska jej Pusia, kupiłam. Pusia ma na imię. Tak szczeka. Tak, i groźny jest. A dzisiaj Laura sobie wzięła, o, to się samo włączy? Nie. Trzeba włączyć. A dzisiaj sobie Laura kupiła takiego. O! Patrzcie, jak się skaleczyłam, nie wiem o co. Taki groźny jest, no dajcie spokój. Bo taki... to jest Sunika Pusia, a to jest... Aha. No. Chłopak Puszek. Chłopak Puszek, no. Takie groźne zwierzaczki sobie Laura dzisiaj zakupiła. Dzisiaj sobie trochę pogrzeszymy, bo w Biedronce kupiłam, bo Laura chciała taką pizzę. A że jest weekend, piątek dzisiaj, to sobie pogrzeszymy i ten film na pewno będzie pierwszy. Mam dwa filmy już nagrane, ale komuś obiecałam, że coś dzisiaj o kimś wspomnę we vlogu, więc dlatego ten film będzie jutro, a resztę dwa vlogi, które mam już nagrane, będą po prostu nie po kolei, wybaczcie, ale to mi się wydaje, że to dla was nie ma znaczenia. W każdym bądź razie dzisiaj jest piątek i robimy sobie pizzę, taką na kolację można powiedzieć, już wieczorową. Laura sobie wybrała taką z pepperoni i z salami. Z pepperoni i z salami. O matko, co ja z mozzarellą, taką z serem i z salami. I wyjęłam tą z zamrażalnika, bo tą kiedyś kupowałam, kiedyś wam w holu pokazywałam, zakupowałam z Biedronki mojego ulubionego rapera. Jedną piosenkę jego bardzo lubię, Kizo. I jeszcze jej nie zjedliśmy, więc ją wyjęłam i zrobię dwie pizze. Bo tą będzie jadła Amelka, ja tam spróbuję sobie z Pawłem też, a ta dla Laury oczywiście też nie całą, po kawałku też spróbujemy, bo Laura powiedziała, że tej nie zje, ona chce taką. No, więc ja się biorę tutaj już, piekarnik mi się grzeje, za robienie pizzy. Jak ci Amelka smakuje? Pizza ta Kizo? No jeszcze nie spróbowałam dobrze, bo jest gorąca. Gorąca jest, ja spróbowałam. Jest bardzo dobra. Pyszna jest. I też jest dobra. I ona ma tutaj, to jest mięso mielone. W całości nie pokazałam, bo już przecież, wiecie, gorąco kroiłam. Trochę warzyw. Poproszę moją. Już. Słucham? Lepsze niż bakery. Nie, to ale naprawdę jest bardzo dobra. Nie pamiętam, ile ona kosztowała już, bo to dawno ją kupiłam. Z miesiąc temu ją chyba kupiliśmy. No. Nie wiem, ile kosztowała. 15 Ameryka złotych, pamiętasz? Coś około 10, nie? Nie, więcej. Dobra, nieważne, nie pamiętam. A tutaj jest Laury.
Tam to, co wam pokazywałam, z Poproszę. pepperoni. Smakowała ci? Też Jeszcze jest. z tym. Dobra, już ci kroję, więc tak to wygląda. Ale ta tego Kizo to naprawdę bardzo dobra ta pizza jest. No, więc polecam. No i zrobiłam dzisiaj, słuchajcie, mielone i zrobiłam gulasz. I zapaliłam sobie tylko tą lampeczkę i tu pod szafką. I dzień minął. Patrz, jak koty siedzą na oknie. Muszę dać kotom jeść, bo już są głodne. Dwa. I ogarniać towarzystwo. Bułeczki jeszcze kupiłam w Biedronce. Makaron, to już będę rosół gotować Jaka na bułeczka? weekend, żeby było. Chcesz bułeczkę? To zaraz się zrobię. O, zobacz, pusia. Kotry sobie obłędu. Jedno bur Chciałam czy jeszcze słówko? tutaj jedno słówko powiedzieć do jednej mojej widzki, bo przyszły takie ptaszki i zaćwierkały mi, że mam widzkę, Klaudię, która ma 16 lat. I Klaudia podobno bardzo lubi mnie oglądać. No i mnie po prostu ogląda. I powiem wam wszystkim, że jestem w szoku, że taka młodzież mnie ogląda i że po prostu takiej młodzieży podobają się moje vlogi i z jakimś zainteresowaniem mnie ogląda. No i teraz to ja. Pozdrawiam. Tak, teraz to ja w ogóle muszę myśleć, co ja mówię, żebym ja tutaj coś nie palnęła, jak mnie taka młodzież ogląda. Więc droga Klaudio, chciałam cię bardzo serdecznie pozdrowić. Podziękować Ci za to, że lubisz mnie oglądać, że w ogóle mnie oglądasz. No nie wiem, co powiedzieć, naprawdę, że taka młodziutka osoba jak Ty jest zainteresowana taką starą babą jak ja i ogląda moje vlogi. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. A Was proszę, żebyście dla Klaudii, dla młodziutkiej, 16-letniej Klaudii, w komentarzach dali po serduszku. Będzie bardzo fajnie. Klaudia wie, że mówię o Klaudii, więc wiecie, liczę na Was. Więc my tutaj z Laurą pozdrawiamy Klaudię bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Cię, Łapki w Klaudia. górę. Przesyłamy Ci moc buziaczków i moc uścisków i mam nadzieję, że kiedyś tam w komentarzu się odezwiesz, dasz znak po sobie, I że łapki w chociaż górę. jakąś łapkę czy coś tam mi puścisz w komentarzu, a nie, że wiesz, ptaszki mi tutaj muszą świerkać, że ty mnie oglądasz. Ale bardzo jest mi miło z tego powodu, więc pozdrawiamy Cię, Klaudia, bardzo, bardzo serdecznie. I pozdrawiamy Was wszystkich, widzów. Dziękujemy Wam za oglądanie, dziękujemy za komentowanie. I co? I do zobaczenia do następnego vloga. Mam nadzieję, że do jutra, chociaż jutro. No, mam nadzieję, że do jutra, tak. Że jutro coś tam uda mi się nagrać, chociaż mam. Tyle roboty. Tyle roboty mam. No ale jak się ma takich widzów jak Was, no to warto nagrywać. I więc jeszcze raz, dla Klaudii łapki w górę, serduszka. Tak, dla Klaudii. Pozdrawiamy ją bardzo gorąco, serdecznie. I pozdrawiamy Was wszystkich i do zobaczenia do jutra. Trzymajcie się. Cześć! Pa!